Okej, okay, witam moi drodzy filmowi maniacy w 2023 roku, chłe chłe, rok z was nie widziałem, nie, coś, nawet, nawet ten głupi eksperyment, dobra, nieważne, w każdym razie pierwszy Q&A w tym roku na 54 tysiące subskrypcji, Q&A numer 15, jedziemy! Jak zawsze powiem, że wiecie, koło stu pytań, wybieram około tam 20, może z hakiem, także hej, no no hate, eee, jedziemy. A kurma, może jeszcze będę powiedzieć w ogóle pytanie, jakie było w tym QA, nie? Eee, że co za amator. Na, zapytałem was o film, który was zaskoczył pozytywnie i dlaczego. I oczekiwania, złe recenzje, reżyser, którego nie lubicie. Chodziło mi to tutaj. <laughs> Widziałem, przeglądając, pytania, że ktoś się nie zrozumiał. Natomiast. Nie chodziło mi, żebyście wymienili reżysera, którego nie lubicie. Chodziło mi o to, że może na przykład jest reżyser, którego nie lubicie, a jego film wam się wyjątkowo spodobał, nie? I eee, czy albo mieliście jakieś oczekiwania, że będzie kijowy i się spodobał, także bardziej o to mi chodziło. Zazwyczaj pytamy i możliwe, że będzie takie kolejne QA, o to, jaki film Was zaskoczył negatywnie, że się nastawiliście, a było, E, eee, Więc stwierdziłem, że zapytam o to, który pozytywnie. I eee, ja tutaj no, mógłbym wybrać trochę, wiecie, no jeśli oglądacie kanał, to wiecie, że czasem jestem, o wow, spodziewałem się tego, a wyszło tak. Eee, ale stwierdziłem, że powiem sprzed paru lat. Avengers Endgame. Zaskakujące, no bo mógłbym nam wybierać jakieś wiecie, że tam jakiś średniak, który po prostu bardzo lubię, nawet sprzed 50 lat film. Natomiast stwierdziłem, że jak pierwszy raz i w zasadzie jedyny oglądałem Avengers Endgame. Spodziewałem się, że, że to będzie bałagan. Spodziewałem się, że to będzie po prostu jeden wielki bałagan, długi, wielki, podróże w czasie. Nie wiem, czy wtedy nie wiedziałem, ale nie wiadomo co, na zasadzie, że po prostu nie udźwigną, że balonik jest za bardzo napompowany. I bardzo możliwe, że tak jest, bardzo możliwe, że jakbym teraz obejrzał, to bym to właśnie powiedział, że dobrze się spodziewałeś. Ale jak go oglądałem wtedy pierwszy raz, i mówię, jedyny praktycznie w kinie. Eee, to mi się bardzo podobało. To było takie zwieńczenie, to, to jest doświadczenie, które ciężko tak przełożyć na to, że wiecie, wtedy a teraz, bo jest to po prostu film, który zwieńczył jakby długi kinowy serial. Nie? Ta trzecia faza MCU, to, z czym to, co wszystko było podbudowane właśnie w ten jeden wielki. Balonik już niech będzie, i jak dla mnie wtedy, wtedy bawiłem się świetnie i im się udało. Oczywiście mówię, no pewnie teraz, jakbym obejrzał już tak na, ze spokojną głową, to bym stwierdził, no tak, nie no, jest tam bałaga są tam jakieś głupoty, ale zaskoczony byłem wtedy pozytywnie. Spodziewałem się czegoś okej, okay, Takiego, wiecie, spodziewałem się czegoś, co. No, jakoś tam zakończyli, ale mogło być lepiej. A dostałem coś, co mi się naprawdę, naprawdę spodobało wtedy. Neoprox pisze Doctor Strange in Multiverse of Madness. Po trailerach i przeciekach spodziewałem się kolejnego Cameo Festu i szczucia fanów fan serwisem, a do tego sam Raimi reżyser, który od lat nie zrobił żadnego filmu, a także zawirowania wokół produkcji raczej nie zapowiadały mi dobrego filmu. A tymczasem zostaliśmy, w mojej opinii, najlepszy i najbardziej kreatywny film w czwartej fazie MCU. Czy jak z tą czwartą fazą, to już się zgubiłem co do niej należy? Chyba Spider-Man mi się bardziej podobał, ten najnowszy, ale no spoko, spoko. Tutaj, Doktor Strange, zresztą yy, chyba już przeglądając tam pytania, jak rzuciłem wzrokiem, to widziałem ze dwa razy co najmniej Doktor Strange, także. Yy. Ma to sens, że w sensie, że wiele osób się zaskoczyło pozytywnie, może dlatego, że większość osób już tak w tej czwartej fazie Marvela jest nastawiona właśnie na zasadzie eee, tu wiecie, będzie kolejne to samo, nie? Tak jak pisałeś tam, no sam Raimi, no to też no niby reżyser szanowany, niby ten, niby horrory, niby Evil Dead, no ale to było 30 lat temu, nie? Czy tam Spider-Man też 20 lat temu? Także, no co, coś w tym jest, coś w tym jest. I mi się aż tak nie podobało, ale dałem pozytywną recenzję. Dla mnie, dla mnie taki wiecie: OK z plusem, także e, także jak najbardziej czaję, że do kogoś może mógł jeszcze bardziej trafić. Jaki jest Twój ulubiony bohater i złoczyńca z filmów Super Hero? I to jest, to jest trudne, kurczę, bo bohater to no muszę powiedzieć, że e, no, Superman. Że Superman od lat, od, lat, od Man of Steel jakoś tak po prostu ten. Może dlatego, że jest taki właśnie hiperpotężny taki dla wielu osób przez to nudny, bo jest zbyt idealny, ale właśnie może to mnie fascynuje, taki Dragon Ballowa jakaś super moc, taki naprawdę, wiecie, ten. No bo nie jest to w żadnym z tych filmów ani jakaś najlepsza postać, ani najciekawsza, ani jakaś najbardziej, wiecie, wielowarstwowa. No, super dobry i, no i tyle, no. <laughs> ale jakoś tak, no nie wiem, sam, sam nie wiem, jest taki przesad tych filmów superbohaterskich, że... Jakieś tak, już, już trochę żygam. I na ten Batman, Batman to taka typowa odpowiedź. No i uwielbiam Batmana, ale tak już, tak już, tak już trochę żygam. Jak mówię Batman, to mi od razu wspomina, nachodzą do głowy ten, tamten, w tym filmie, w tym, ile tego było. A Złoczyńca, no, prostą odpowiedzią może być Thanos z Avengersów, tak? Może być. Um, Joker od Nolana, no, może być takich kilka, ale szczerze powiedziawszy, jakoś, jakoś nie wiem, jakoś. Żaden z tych złoczyńców, typowo tych super superbohaterskich, szczególnie ostatnich tam 20 lat, nie jest jakiś taki. Dobrze, może dam taką odpowiedź, tutaj związaną zresztą z Twoją odpowiedzią numer jeden, czyli od sama Reimi. Willem Dafoe grający. Green Goblina w oryginalnym Spider-Manie, no, który powrócił zresztą tu w MCU, no to właśnie Willem Dafoe taki, to, to, to był, to, to jest aktor nie, to jest po prostu koleś, który jest do tego morda demona, wpasowana w rolę demona no to na przykład to był taki dla mnie złoczyńca w tym oryginalnym Spider-Manie z 2002 bodajże, który, tak mogę powiedzieć, że okej, okay, to mi zapadnie w pamięć na zawsze, bo większość tych złoczyńców z MCU to ja już, już pamiętam, nie Szymon pisze Blakadam. Po recenzjach obawiałem się totalnej katastrofy i czegoś nieoglądalnego, a dla mnie sans był przyjemną rozrywką. Bawiłem się dobrze i nie żałowałem, że poszedłem do kina, jak na przykład miałem z ostatnim torem pytanie. A, no. Widzę, e, jak nie oznaczacie jedynka, dwójka, to widzicie, mój mózg tak ten tutaj, nawet kropki nie było, wiesz, co pała siadaj. Nie know, jeśli chodzi o blakadam słuchaj, no to właśnie dlatego ja zawsze mówię przy wielu recenzjach się powtarzam, mogę się, dowiedzieć, że niektórzy już wiedzą, co powiem teraz, że sprawdźcie sami. Kurwa. No może to będzie się spodoba bardziej. No to jest w sensie na tym polega te recenzje, jakieś średnie opinie innych ludzi są fajnym jakimś tam wyznacznikiem, gdy mówimy o sztuce, bo nie mówimy tu o badaniach naukowych, czy branie tego suplementu działa, co można naukowo stwierdzić, na... W zasadzie jakichś tam badań, metodą naukową, właśnie. I będziecie wiedzieć, że witamina C w tej dawce będzie wam kurwa pomagać, tak? No to możemy sprawdzić, ale jeśli chodzi o sztukę, o to, czy wam czy się spodoba tam muzyka, czy film, czy coś w tym stylu, no to zawsze musisz ostatecznie sprawdzić samemu i, i, i nie żałować potem. No co najwyżej możesz się łapać na tym, że. No, masz podobne zdanie zazwyczaj jak ktoś, więc mniej więcej wiesz. Po to są średnie. No, średnia ci mówi, co średnio ludzie myślą. Tak? <grytanie> Pytanie: Czy zdarza ci się iść na film albo obejrzeć na streamingu na przekór? To znaczy, wszystkie recenzje są skrajnie negatywne. Film nie za bardzo interesuje i nie masz żadnych zobowiązań recenzenckich. A jednak oglądasz, by sprawdzić, czy będzie będziesz w większości, czy jednak będziesz tam osobą, co znajdzie coś fajnego. Odpowiedź na to jest bardzo prosta: nie. To znaczy, <grytanie> 99% rzeczy, które oglądam, to jak to ładnie nazwałeś, mam. Czuję zobowiązania recenzenckie. E, nie, no, oglądam trochę filmów, w których, wiecie, no, retro robię tam, nie wiem, jedną, dwie w tygodniu, może maks, albo średnio, albo nawet rzadziej, a filmów oglądam więcej dużo. <grym> Natomiast jak coś jest słabe i ma słabe recenzje, to nie. Co najwyżej moglibyśmy pójść w taką grę, a propos tego, co napisałeś, że od krytyków miała wysokie oceny, a od publiczności niskie. Albo na odwrót, bardziej, nie? Samo zjawisko różnicy jest ciekawe, nie? Że ten... To, to wtedy to wtedy, tak. A wtedy mam taką ciekawość, taką. No, jestem ciekawy, co tam, się, co tam się stało, że na przykład film był takim slow burnem, takim nudnym, ale świetnie zrobionym technicznie, że krytycy docenili, a publiczność tam. Czy, czy, czy na odwrót, nie? że film był jakąś super rozrywkową papką i krytycy powiedzieli e, Transformersy 7 gówno, a publiczność, ale fajnie wybuchało. No, jestem trochę ciekaw zawsze wtedy, nie? Ale tak żeby jakoś że sam dla siebie na przekór coś to co wszyscy mówią, że jest słabe, to nie. No chyba, że w formie ze znajomymi filmowa klasa B dla Becky oglądamy. No to ale to wtedy nie żeby się przekonać na przekór, tylko żeby ja chcę wtedy gówno. Okiem Stacha Top Gun Maverick. Po pierwszych zwiastunach spodziewałem się odgrzewanego kotleta i napompowanej nostalgią papki CGI, a film okazał się jednym z najlepszych w 2022 roku i jak dla mnie przebił oryginał. Dla mnie też przebił oryginał, tak jak mówiłem, film zajebisty. No, widzisz, ja, ja się. Poz... Znaczy to jest tylko ciekawe, że się tego spodziewałeś po zwiastunach, bo właśnie. Ogrzewanym kotletem ten film jest jak najbardziej. No, no i on na, jest tam napompowana nostalgiczna papka w pewnym sensie, no bo to jest taki soft reboot jedynki, gdzie dzieje się w zasadzie to samo i jakby chodzi o to, żeby Mawry kopał dupy w powietrzu i przy tej samej muzyce. Film się otwiera tą samą sceną, grają potem w sport, w slow motion przy tej samej muzyce. Takie Tutaj to jest, tylko że to jest specjalnie, to jest wewnętrznie świadome. Z tym CGI nie mogę się zgodzić, no bo oczywiście tutaj wyciągnęli z efektów praktycznych i kręcili jak się, jak się da, lepiej się nie da kręcić. No lepiej to już musieliby naprawdę chyba. Polecieć na wojnę i zamontować im GoPro i wziąć teraz z Ukrainy jakieś ujęcia, nie? Z Dogfights, no ale to wiadomo, że nie, niemożliwe. Dla, jeśli chodzi o filmy, także kwestia, widzisz, no, już kwestia oczekiwań. No cieszę się, że ci się podobało. Pytanie krótkie, kiedy możemy liczyć na jakąś polską klasykę i z jakich filmów, i z, jaki z tych filmów chciałbyś omówić w pierwszej kolejności? Widziałem kilka tutaj wśród waszych komentarzy, jak tam coś mokiem, tam coś jakiś pasikowskim, coś... To widzę, że się to powtarza i, no, i to, to może, bo, to będzie moje takie postanowienie na ten rok, że, że więcej jakichś, więcej polskich klasyków. Które wiersze? Nie wiem. Nie wiem, bo mam całych polskich reżyserów, których wiecie, jest hiper znany reżyser, a ja nie oglądałem od niego nic. Albo jakiś tam jeden film. Eee, no bo po prostu, no tak jest, po prostu tak jest, no po prostu mam do nadrobienia dużo, nie wiem czemu tego nie robię, nie mam żadnej, nie mam żadnego jakiegoś, żadnej wymówki, uważam, że powinienem nadrobić, czy to jakichś tam Wajdów, czy Hasów, czy innych tam zanuskich, no czy Pasikowskich, czy kurwa, nie wiem, no, każdego, kto tam jest uznawany za, za klasyka i, i tak dalej, no także, no, myślę, że powinienem to w tym roku wreszcie zrobić, no. Paweł pisze lśnienie Kubrika, bo nie spodziewałem się, że w jednym filmie może być tak wiele ukrytych znaczeń i malusienki szczegółów, które pozwalają stworzyć własne teorie. A co, oglądałeś ten room 237, czy jak to tam, jak, jak tam, jaki tam numer był. Znaczy, powiem, powiem szczerze, moja opinia na ten temat jak, jest mniej więcej taka sama, jak naokoło wszystkiego, co jest szurskie. Byku. W tym filmie nie ma ukrytych znaczeń. To są bzdury, to ci ludzie. Jeśli mówimy o tym filmie i tam na zasadzie, że tam, e, prawda, ra, widziałem fragmenty, pamiętam fragmenty, jak tam tłumaczył ziomek, że J. Kubrick kubrik tam podświadomie, jak podchodzi Nicholson do stołu, to tam ten coś tam jakiś, nie wiem, coś z dokumentami tak leży, że wygląda jak jego penis, bo on stanął przy stoliku i to tak leży. I to tak naprawdę jest środkowy palec dla ludzi, którzy... <laughs> to są wszystko bzdury. Ale cieszę się, ale z drugiej strony, jeśli cię to bawi, jeśli lubisz coś odnajdywać, to ja wiesz, nie zabraniam, nie. <grystanie> Tylko mówię, że tam nie ma ukrytych znaczeń <grystanie> praktycznie, nie. To wszystko teorie spiskowe, które ludzie potworzyli, bo, bo jest kult Kubricka. Co sądzisz o jakości takich filmów jak Stawka Większa niż Życie czy Cztery Pancerni Pies? O, wracamy do polskich. Wiem, że propagandowe, ale pachną dzieciństwem. Już ostatnio o to pytałem, ale chyba nie przeczytałeś. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. No, znaczy, jedno i drugie leciało za dzieciaka i stawka, więc nie oglądałem od czasów, jak miałem 7 lat. Stawka Większa niż Życie to praktycznie w ogóle nie oglądałem. To wiem, że rodzice oglądali, że to gdzieś leciało i mam gdzieś coś w głowie, ale praktycznie w życiu nie oglądałem, więc nie mam zdania, a cztery panceli, no to pamiętam jak były takie, Wtedy się byłem tak zakochany w muzyce w tym głównym utworze, że no męczyłem, pamiętam rodziców na wakacjach śpiewałem tam jak miałem pięć lat, czy siedem, czy ileś to, to mam aż wspomnienie, że po prostu to deszcz nie? I to już ja nie mogłem śpiewać, a, a pamiętam jak śpiewałem także e, chyba kiedyś mi się podobało a że propagandowe, no wiadomo tam Rosjanie nasi przyjaciele byli, to, to pamiętam do dzisiaj no ale to, to, nawet wtedy jak rodzice oglądali, to mi to tłumaczyli, że znaczy w sensie, nie, że to tak, każdy to wie Wiedział, że tak musiało być, bo to kręcone tam w latach nie wiem, 50. czy 60. Nie? Kamil pisze Baywatch, słoneczny patrol. Zaskoczyłem się pozytywnie, myślałem, że będzie słabe, ale o dziwo bardzo dobrze się na nim bawiłem. Ej, to tak samo jak ja, w sumie też mógłbym wymienić. Baywatch, ten z 2017, to już zresztą mówiłem już nieraz na kanale, to jest film, który naprawdę, jak na durną komedię, z ostatnich paru lat, możliwe, że moja ulubiona. We, bo ten film jest. Ludzie skrytykowali, że tam wszystko było głupie, podczas gdy to była komedia wewnętrznie świadoma, specjalnie robiąca to głupio. Nie każdemu oczywiście ten no humor z, też subiektywna rzecz, nie każdemu musi to podejść, ale tak trochę, jeśli chodzi o krytykę tego filmu, to byłem zaskoczony, że... Mia, miałem dużo wrażenia, że ludzie nie zaczęli, że to jest specjalnie, nie? No, ale no, no, hej, no nie musi się każdemu podobać, nie? I e, jest głupie, potwierdzam. <laughs> jakieś postanowienia na nowy rok. Ja się staram raczej unikać postanowień noworocznych. To jest strasznie taki, to jest taka pułapka mentalna. Ludzie tego, wiesz, robię sobie, w tym roku zrobię to, tam tamto, siamto i ten, ale mam jakieś takie ogólne rzeczy. Wiecie, takie, na zasadzie chcę bardziej dbać o zdrowie, chcę lepsze wyniki sportowe, chcę, nie wiem, coś tam, chcę regularnie pracować nad kanałem, chcę rozwinąć, może, nie wiem, Instagrama albo tam coś, albo tam jakieś więcej, zrobić filmików o tym czy o tamtym, może to. Harry Pottery dokończyć, jakieś takie. Mam jakieś takie. Tylko moje myśli są bardziej ogólne: typu być bardziej pracowitym, nie? Po prostu, tak. E, I nie lubię tego takiego, że wiecie, że w grudniu to byłem grubasem i ten, a w styczniu to będę sportowcem, takie i wszyscy, i na siłowni macham wszystkim. Wiem, że za dwa, za dwa miesiące ich nie będzie. Także nie jestem fanem postanowień. Może nie film, bo na szybko mi nic nie przychodzi do głowy, ale serial Cobra Kai. Zanim w ogóle zetknąłem się z tym serialem, zobaczyłem gdzieś scenę walki w stołówce z pierwszego sezonu i pomyślałem, że nie warto, bo to kolejne generyczne cokolwiek, żeby się oglądało. Eee, bla, 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 bla. Wybacz, jak, jak czasem tak czytam mówię bla, 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 to po prostu, wiecie, tak sobie czytam szybko i tylko nie na głos. No w dużym skrócie, tak czekając obejrzałem wszystkie karate kidy poza tym z Jackie Chanem I te dwa sezony jeszcze raz po filmach No słuchaj, no czaję, bo ten serial to tak na pierwszy rzut oka to jest tandeta i... I zresztą ten serial to jest tandeta, no to jest taki kampowy, kiczowy Na zasadzie wink wink lata 80 i teraz wiecie, na zasadzie powrócili i robią karate Zresztą ja o tym mówię w tych recenzjach No te dwa ostatnie sezony zresztą są w ogóle najgłupsze, najbardziej takie kampowo Kiczowo jakieś, ale to jest wewnętrznie świadome. To jest kolejna rzecz, która wie, że taka jest, no nie? Że nie biorą się na serio. Także ja w pełni, w pełni rozumiem. No i może być serial tu wymieniony, nie mam problemu z tym. Nie myślałeś, może o częstszych krosach z innymi twórcami, żeby robić coś w stylu recenzji, ale w postaci dłuższej dyskusji szczęśliwego, nowego, wzajemnie? Myślałem, no ja bym chętnie robił z jakimiś twórcami, tylko tak nie za bardzo mam pomysł z jakimi. No najchętniej to bym robił z tymi, co lubię, a lubię tylko zagranicznych. No, nie, nie tylko, ale w większości zagranicznych, no nie. Ale, no, ale ogólnie to jest fajny pomysł. No ja na przykład lubię słuchać, nie wiem, Sardonicastu, tak? Czy jakim tam jest? Gdzie parę kanałów się, się zbiera, tak? Także ja mógłbym o filmach gadać, nie? Tak, tak, nie wiem z kim. A raczej, jak miałbym z kimś, to raczej z kimś większym od siebie, bym chciał, tak? Żeby, tak, żeby to ktoś. Się, bo to zaczyna jest dużo pracy, tu, coś omówić, ten. I, i tak wiecie, no, żeby ktoś to obejrzał, bo, bo jak już praca się w to wkłada, nie? Wybaczcie, takie, takie myślenie, wiecie, biznesowe, no jak już się muszę za coś wziąć, za to będzie robota, no to żeby to się opłaciło, nie, jakoś tam wyświetleniowo, nie, bo o filmach mogę gadać ze znajomymi za darmo na co dzień, nie, to nie jest jakiś tam ten... Ktoś raczej... Fajny. Pisze Bojack Horseman. Spodziewałem się raczej głupiej animacji wykonanej o wiele gorzej niż Rick and Morty. Ja dostałem jeden z najlepszych seriali ever, mówiący bardzo dojrzale o sprawach trudnych, depresja i tak dalej. No jak najbardziej cię rozumiem. Chociaż ja tutaj muszę powiedzieć, że ja nie byłem zaskoczony, bo ja ten, bo w sensie ludzie mi ten serial sprzedawali. Jak, bo ja go oglądałem, jak już chyba z pięć sezonów było czy ileś tam, nie? Na zasadzie, że kilka. Nie pamiętam ile jest w ogóle. Pięć czy sześć? Ale ja, ja, ja go oglądałem, jak już był mega znany i to było trochę takie coś w stylu, że ludzie mówili... Wytrzymaj porę odcinków, bo tam pierwszy sezon jest najgorszy z nich, chyba, tak mi się wydaje do dzisiaj. I, bo, bo jest super i tak dalej, jest o dorosłych sprawach, to jest animacja, ale ten, więc ja, jakby ja już wchodziłem Z takim, nie? Ale pewnie jak włączasz i, masz, i myślisz sobie, no Bojack Horseman jest koleś co jest koniem, nie? To tak, i jakiś tam, tam jaja z tego, ale. No, jakiś tam Hollywood, ale nie, no oczywiście jest to bardzo, bardzo mocny serial o. To jest taki. Takim trochę sapkowskim chciałem powiedzieć, że niby jesteśmy w, w science fiction ala yy, Śródziemiu, Śródziemiu, wiecie, różne ra rasy i tak dalej, i tu, i fantazy, i w ogóle, i nie, kino gatunkowe, znaczy tam, książka gatunkowa, no ale tak naprawdę chodzi o to, że ludzie i tacy są dla siebie, i odcienie szarości. Tak naprawdę chodzi o człowieka i że człowiek jest potworem, nie? A nie o to, że dosłownie lata wiedźmi z potworami, co jest fajne, ale ukryte znaczenie jest o tym. I tutaj jest to samo, niby będzie tam, niby komedia, niby tutaj tam ludzie i zwierzęta, czy z, z, człekokszta, człekokształtne, nie wiem, zwierzęta, jakby tak, koń, który jest bowjack Horseman, ale tak naprawdę tak, to jest o rodzinie, o depresji, o, o karierze, o ćpaniu, o tym, o tamtym, o, je, o przeszłości, o rodzicach, o terapii, o takich prawdziwych rzeczach, które naprawdę dojrzale, tak jak napisałeś serial porusza, więc ja Bołdżaka bardzo polecam. Jakby ktoś teraz się zastanawiał, to ja też musiałem przez pierwszy sezon, tam przez ileś odcinków przebrnąć, bo mam wrażenie, że jest taki próg wejścia trochę ten, ale jak już się człowiek wkręci, to naprawdę potem, no warto po prostu, nie? Pytanie do ciebie, czy zaczniesz robić eseje filmowe? No, kurna, zrobiłem ten jeden tam ze 3 lata temu <laughs> I, tak, i tak zostało. <laughs> no nie wiem, no może zacznę, Jak w sumie, jak, ja... Jeśli o to chodzi, to muszę mieć wenę. Muszę poczuć taki, wiecie, taki po prostu, nie? Że, że, że chcę to zrobić, że muszę się chcę w, zaangażować. Ale, ale jeśli chcecie... Czemu nie? Inwigilator pisze Boże ciało, Jana Komasy. Uważam, że to naprawdę dobry reżyser, który ma pomysł na swoje produkcje, lecz absolutnie nie potrafi pisać scenariuszy, więc do seansu podchodziłem z dość sceptycznym nastawieniem. Okazało się, że otrzymałem poruszającą historię o stracie, wykluczeniu ze społeczeństwa, konfliktach na tle społecznym, religijnym oraz wewnętrznej przemianie prowadzącej do duchowego katarzys. No proszę, ładnie ujęte. Wszystko to bez nękającego polskie dramaty, patosu i ze zniuansowanymi, niejednoznacznymi postaciami. Czegoś takiego w polskim kinie nie było od dawna. No co, ja się zgadzam, no dla mnie, ja oglądałem Boże Ciało raz, wtedy jak wyszło w kinach, bardzo mi się wtedy podobało, dałem chyba dziewiątkę, tak w sensie zgadzam się z tym, co piszesz, eee, to ja tylko powiem, że mnie nie zaskoczyło w tym sensie, że też to był już moment, w którym tam chyba sprzed premier jakiejś no, recenzji na zasadzie był szum, że to film jest dobry i chyba już tam nominacje do Oscara, to już te przed, czy po, już i nie pamiętam, nie, ale no, nie, powiedzmy, że nie byłem zaskoczony, ale ale to naprawdę bardzo dobry, dobry film, także jeśli się spodziewasz, że no to kurde. Czy jest jakieś odgałęzienie kinematografii, które dla większości wydaje się być niszowe, a ty jesteś jego fanem, typu kino koreańskie, stare westerny, muzykale? No, i wiesz co, ja to tak może powiem ogólnie, bo nie mam czegoś takiego, nie, że ja lubię na przykład niemę musicale kina węgierskiego lat 30, nie, tylko ja po prostu lubię wszystko. I jak rozmawiam z różnymi ludźmi w życiu prywatnym, czy w komentarzach, czy przy okazji filmików, nie, ale nawet w życiu prywatnym, to ktoś mi mówi, no ja nie oglądam horrorów, albo no ja tam coś, czegoś tam, albo lata 50, kino, takie stare oglądasz i ja zawsze tak sobie myślę, dla każdego co innego jest niszowe i w sensie ja mam wrażenie, że jak ja powiem, że jak ja oglądam filmy z lat, lat w ogóle, nie wiem, 60-tych czy 70-tych, to to już jest niszowe, więc mogę powiedzieć, że tak ogólnie, nie że gatunek, wiesz, nie, tylko tak ogólnie, że albo w ogóle dla większości takich zwykłych ludzi, co tam raz w roku są w kinie i coś tam na Netflixie obejrzą, no to kino ogólnie arthouse, tak, kino artystyczne jakiekolwiek, nieco współczesne, nie, to też będzie takie, tak jak napisałeś, kino koreańskie, to też tam, kto ogląda kino koreańskie poza jakimś tam Squid Game, nie, co jest na Netflixie, także... Ja bym powiedział, że, że, że to kwestia Co jest dla ciebie niszowe <noise> Bo ja oglądam wszystko I wszystkie moje dzieci kocham jednakowo Nie, no śmieję się, ale w sensie Jak czasem mam ochotę na houseowy horror Czasem na western, a czasem na western stary A czasem na dramat współczesny Musical, a, a w ogóle to Nie oglądam Bollywood, to RRR Ludzie polecają z zeszłego roku yy, I muszę zacząć Czemu nie? Ja nie mam nic przeciwko, chętnie sprawdzę Mr. Joker pisze Blade Runner 2049 Plakat Miałem iść na ten film do kina, jednakże moi znajomi mówili, że ten film jest nudny, nic się nie dzieje, przegadany, monotonny, nie jestem zaskoczony, a dopiero po roku obejrzałem ten film i natychmiast stał się praktycznie moim ulubionym filmem sci-fi i jednym z ulubionych w ogóle. Witaj w klubie byku. I do tej pory nie wybaczyłem sobie, że nie obejrzałem tego filmu w kinie. No to jest, to jest stary numer. I zresztą, jeśli chodzi o filmy tego typu, to, to na pewno warto. Tak jak mówiłem wcześniej, wiecie, że warto sprawdzić samemu, ale umówmy się, no jeśli macie jakiś, nie wiem, no, komedię romantyczną, no jak nie zobaczycie jej w kinie, tylko potem w domu, to pewnie się nic nie stanie. Ale jeśli chodzi o filmy typu właśnie Black Adam, tak jak ktoś tam wspominał, czy, czy Blade Runner, takie raczej kino większe, pełne efektów, dobrych zdjęć, epickości jakiegoś rodzaju. Czy mówimy o Blade Runnerze i inteligentnym, co Cyberpunkowym Science Fiction przyszłości, czy mówimy o Blakadamie, gdzie się napieprzają ludziki akcji CGI-owe, ale jedno i drugie na pewno warto sprawdzić na dużym ekranie, nie? Więc jeśli macie żałować, to zawsze sprawdzajcie. Takie zresztą ile takich Blade Runnerów jest w roku, nie? Tam w ogóle, nie? z jeden, dwa duże filmy Sci-Fi rocznie są. Będzie w tym roku jakaś Dune i jakieś, nie wiem nawet co, ale może, może tylko Dune, nie? Także no, będzie dużo tych super Wiem, że lubisz filmy science fiction z rozkminami, czy była jakaś rozkmina w filmie bądź serialu, która tak mocno utwiła u ciebie w głowie, że myślałeś o niej długo po zakończeniu seansu. Jest dużo takich rozkmin i ja w ogóle na co dzień bardzo lubię słuchać podcastów, raczej nie science fiction, tylko naukowych, wiecie, w cała ta fizyka kwantowa i no to jak nasz świat rzeczywiście działa, wszystkie rozkminy tego typu, wszystkie naukowe podcasty jakieś zagraniczne, no może nie wszystkie, ale słucham sporadycznie, jak mi coś wpadnie, to słucham stwierdzenie, że słucham wszystkie, te, no to nieprawda oczywiście, ale jak mnie coś zaciekawi, to gdzieś tam słucham um, i, 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 wszyscy, i nawet poza filmami właśnie, nie? Jakieś rozkminy z, chociażby z fizyki kwantowej, jak, jak nasza rzeczywistość działa, jak działa ludzki umysł, jakieś takie rzeczy, to absolutnie mnie fascynuje, więc mam dużo takich momentów, a jeśli chodzi stricte filmowo, to teraz przychodzi mi do głowy z tego roku, znaczy z tego drugiego rozdzielenie. Severance, tak? Dobrze mówię? Ten serial, e, ten... i, i po, po, jak nie zacząłem mówić po wietnamsku kąpą. E, <noise> Chciałem powiedzieć koncept pomysłu. Koncept pomysł tego serialu, że można sobie. To nie jest spo spoiler z pierwszego odcinka, nie? Ale wiecie, mniej się czas. E, że można jakby w głowie zamontować taką blokadkę, że, że wchodzi, wchodzisz do pomieszczenia, i jakby ten człowiek nie zna życia tego człowieka, czyli tak jakby w jednym mózgu żyją dwie osoby, i tam przez jedną część dnia jesteś jedną osobą, przez drugą, drugą. E, Absolutnie fascynujący i taki e, ostatnio w Rick and Morty, nie recenzowałem, ale podobałem się te ostatnie odcinki, była ta rozchmina, że znowu, nie spoileruję całego odcinka, ale koncept, że, że, że Rick im dał, że w nocy cała rodzinka, jakby ich mózgi, oni śpią, ale. Te, te noc, ich nocne wersje cały czas coś robią więc na przykład on, se, on se zarzuca, że idzie spać i se włącza program, że będzie miał kaloryfer i w nocy tamten brzuszki robi albo tam ktoś się uczy języka, nie? I rano wstajesz i o, mam kaloryfer. To jest głupie, oczywiście, tak? Science fiction, ale jakiś taki koncept że w twoim ciele jest istota w nocy inna jakiś w ogóle twój mózg, tak jakbyś mógł mieć, tak jakbyś, nie wiem, se format mózgu zrobił, no nie? Tak jak na kompie i zapisywał dane od zera ale jednocześnie miał ten stary plik i, tak, i te dwa je żyły jednocześnie, tylko w różnym czasie czy coś Jakieś, to wchodzimy w jakieś takie w ogóle, nie, że takie, może to nawet cyberbankowe, że człowiek, komputer, a może, może w jednym ciele będą dwie świadomości takie, czym jest świadomość, to tak naprawdę mózg, takie, uf, widzisz, już, już, już mi, dałaś mi rozkminę, nie, ale to mnie bawi, właśnie tego bym chciał więcej. Film z konceptem właśnie tego serialu, rozdzielenia jakiś, taki, po prostu ten koncept, żeby ktoś science fiction wziął, to shut up and take my money, naprawdę. <laughs> Pani się pisze Plagi i Brylsał, czy jak tam się czyta, bo po wygusiu spodziewałem się, że będzie szraką jakiego inne filmy, a jednak nie i mi się bardzo spodobał. Byku, nie oglądałem tego filmu akurat. To nie serial w ogóle? E, pewnie jedno i drugie, jak znam Wegusia. Ale ciekawe. Wątpię, żebym bym podzielał zdanie, ale nie sprawdzę. Nie, ale, <laughs> ale ciekawe. E, czy znasz jakieś dobre filmy o walce z rakiem? Od siebie mogę polecić film z rakiem Nicholsonem, Morganem Freemanem, czyli Chodzi, goni nas czas. E, to znaczy znam ten, bo to jest e, bucket list, nie? Jak oni tam spełniają no swoje życzenia z bucket list, czyli z właśnie takiego, tej, takiego, co chcę zrobić przed śmiercią. No tak, to pamiętam, oglądałem, ktoś, jeden z nauczycielek puściła nam w liceum. Mam wspomnienie, od angielskiego chyba. No nieważne, w każdym razie. Ja zawsze pamiętam co kiedy gdzieś oglądałem, to jest ciekawe w sumie. No, w każdym razie, to, no to pamiętam, że był dobry film. Świetni aktorzy, świetny koncept i tak dalej. Ale na twoje pytanie, no nie wiem, nie mam nie mam filmów z rakiem. To znaczy, jak to jest taki smutny temat i prawdziwy i codzienny, że tak jakoś nie chce mi się nawet myśleć, nie? Tak? O, jakie filmy oglądałem, takie smutne to jest, no nie? Ale na pewno są dobre, także. Czy zrobisz te recenzję najbardziej chorego powalonego filmu? No No tej gręczki. Serbski film. Wątpię, ale może. Mati Rogue One. Obejrzałem go może dwa albo trzy lata po premierze i spodziewałem się średniego lub nawet słabego filmu w świecie Gwiezdnych Wojen, a spodobało mi się dużo bardziej niż najnowsza trylogia. Hej, no to powtarzam to no stopno, to już w tym kierunku tym trzeci raz. Masz taki duży film, warto go obejrzeć, sprawdź sam. Fucking. Pójdźcie do kina, ludzie, jak raz na miesiąc pójdziecie, to się nic nie stanie. Niektórzy chodzą dwa razy w tygodniu. Nie no. Ale no, no, nie jestem zaskoczony. Rogue One jest specyficzne, inne na pewno niż tamte filmy. Teraz oglądasz Andor, bo Andor też w takim razie się pewnie. Spodoba. Czy możemy się spodziewać recenzji Władcy Pierścieni w tym roku? Osobiście liczyłem, że pojawi się przy serialu, ale nie pojawiła, więc nadal czekam. No myślę, że tak. Nie wiem, czy w tym roku, czy właśnie przed drugim sezonem głupiego serialu, ale. No, myślę, że tak. Nie zrobiłem w tym roku głównie dlatego, że nie miałem trochę weny. A jak chodzi, jeśli chodzi o takie o, wielkie filmy i epickie i takie, gdzie będzie to 10 na 10 i tak dalej i jest mnóstwo szczegółów, które trzeba omówić czy są techniczne, jak ten film był zrobiony, to tak, no muszę mieć wenę. No, to wiecie, to jest taki, to nie jest film typu, że ja sobie obejrzałem na zasadzie teraz, że zaraz idę do kina, wrócę i nagrywam recenzję. Nie, no tutaj muszę się przyłożyć do tego, więc yy, warto poczekać, myślę, nie? Hans Better Call Saul. Spodziewałem się dojenia marki i nudnego procedurala prawniczego. Słyszałem wcześniej opinię, że serial jest lepszy niż Breaking Bad, ale uwierzyłem dopiero po, po obejrzeniu. No, znowu muszę powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja też byłem e, zaskoczony pozytywnie Better Call Soul. Tak naprawdę nie miałem powodu, żeby być zaskoczonym, żeby myśleć, że będzie źle, ale, ale po prostu ten serial jest tak dobry, że gdy człowiek bierze to Breaking Bad, nieważne co o nim myślicie, nie? Ale e, bierzecie jakąś postać, robicie spin-off, to już tak, ojej, ja jak, jak słyszę taki spin-off jakiejś postaci, tak z tyłu głowy mam tak, eee, tak zamiast coś oryginalnego, taki spin-offik, to jest, jakoś w umyśle powstaje taki, a, a to się okazuje, że to jest pff, coś genialnego. Także zajebiocha. czy weźmiesz się kiedyś za filmy Davida Lowery'ego? Szczególnie jestem ciekaw Twojej opinii ghost story, najlepszego, wzajemnie. To znaczy, ja, poza ghost story, tak naprawdę, na ten co on zrobił, zrobił ten z, pożegnalny z tym, z. Nie Reynoldsem, tylko z tym blondynem, co wygląda jak Brad Pitt. Ten jakiś tam rewolwer i Melonik, nie ten taki jakiś stary człowiek i pistolet, jakiś taki był film parę lat temu. No i w tym robiłem w zeszłym roku ten Green Knight. Robert Redford, kurwa, nie mogłem sobie przypomnieć, jest z Maria. Ech, jak Brad Pitt. <laughs> z Redfordem ten film, no i ten Green Knight, także no, już widzisz, dwa filmy omawiałem. A Ghost Story do dzisiaj nie oglądałem, natomiast znam opinię. To jest właśnie taki film, typu, że podobno jest zajebisty, a ludziom, a szerokiej publiczności się mało podobał, bo tam się nic nie dzieje i nie, nie zrozumieli metafory, więc jest, to jest jeden z tych filmów, który tak, oj, to muszę sprawdzić. Także może, bo on chyba w ogóle coś, jak robiłem teraz przygotowania, to. Czy on nie robi Piotrusia Pana w tym roku? Coś, coś widziałem na liście, nie? Peter Pan wiecie, że będzie robił. Więc może przy okazji, jak będzie jego film wychodził, to zrobię go story. To jest, to jest bardzo dobry pomysł, mój drogi. Yy, Mariusz pisze. Pierwszy Creed. Sądziłem ogólnie, że historia lokiego została zakończona i Sly jako producent sobie tylko dorobić, bo filmowo te ostatnie lata przed tym filmem nie były na niego zbyt łaskawe. A tutaj wyszła fajna historia oparta na relacji, mentor-uczeń dodatkowo z, wyjątkiem, z wątkiem emocjonalnym złączonym przez postać Apollo Creed'a. Bardzo dobra reżyseria Kuglera mądry scenariusz, świetna relacjówka soundtrack co dało jeden z najlepszych filmów o boksie ostatniej dekady, jeśli nie najlepszy, pewnie najlepszy. Dla mnie to był efekt wow. No ja się zgadzam, eee, nie pamiętam jak byłem nastawiony, ale rzeczywiście też też pozytywnie się zaskoczyłem. No, no, całkiem rozsądne jest to, co piszesz, bo człowiek się spodziewa takiego kaszgraba graba po prostu, nie? Że no dobra, 15 film, prawda, znana marka, Ghostbusters, to tamto, siamto, eee, Gwiezdne Wojny 74, żeby tylko na, na marce, a wyszedł im naprawdę solidny film... Eee. Tego typu, tak? E, no. Z kadrów, ilu i jakich filmów składa się Twoja czołówka, bo tak szybko obrazki skaczą, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ciekawi mnie to. Możesz sobie na swoim tempie zrobić na YouTubie, e, jak ten, ale zwykle widzę, bo tutaj ktoś napisał w komentarzu. E, no dobra, ktoś ci tu odpisał. Polecam wam powiedzieć na 0,25 masz wymienione. Interstellar, za kilka dolarów więcej, Forrest Gam, Gladiator i tak dalej. Szczerze, nie pamiętam. Ogląda, nie oglądałem, tego w Motion dawno oglądam, tak jak wy, jak montuję czy tam coś, i więc ten czy też mi miga. E, z pamięci pewnie bym trochę powiedział. Natomiast, no tu kolega wypisał. Natomiast, no jest to... E, wiesz, robiłem to... W ogóle, jeszcze powiedzieć, że... Przez lata uczę się wszystkiego, tego jak kręcić, mówić, mikrofon, światło, bla, bla, Wiadomo, że kiedyś było niesamowicie źle i cringe'owo i tak dalej, dużo gorzej niż teraz. E, ale to intro to mi wyszło, jestem do dzisiaj z niego zadowolony. Tak powiem, bo to były czasy, jak uczyłem się dosłownie, pisałem na YouTube, jak się jak montować, na zasadzie uczyłem się montować od zera, nikt mnie tego nie nauczył, sam się wszystko uczyłem. I zrobiłem to intro sam. Tak, w 100%, nie był żaden jakiś tam template czy coś, że, że, jakiś, że coś podstawiłem, w w 100% zrobiłem to sam. Znaczy, oczywiście na podstawie tam czegoś na YouTubie, nie, że sam sobie wymyśliłem, ale że to w ogóle wyszło, to to jestem do dzisiaj zadowolony, nie? I kiedyś bym chciał odnowić, na przykład zmienić kadry z tych filmów, to nie wiem, czy bym, zrobił, czy bym umiał. To jest dobre. Ale dobra, lecimy dalej. Czy film zasługuje na Oscara? Pisze, Wieloryb? No ale to widzisz, to Wieloryb to jeszcze nie wyszedł. To tutaj nie spoilery, mam nadzieję. Mimo, że czekałem na to dzieło, byłem niesamowicie. Oj, chłopie, interpunkcja. Mimo, że czekałem na to dzieło, przecinek, byłem niesamowicie sceptycznie nastawiony. Mimo, że czekałem na to dzieło, to byłem. I byłem, oraz byłem, nie wiem, niesamowicie sceptycznie nastawiony. O jezus, kropka! Po pierwsze, zwiastun zapowiadał, przynajmniej według mnie, bardzo przerysowaną historię do tego. Przecinek, nie lubię filmów, a ja nie lubię filmów pana Arnoldowskiego. Chłopie, no nie da się tego czytać, no pała z polskiego, no pała, no siadaj. <grym>, Dobra, ale i tak nie czytam dalej, bo nie oglądałem filmu, nie chcę, nie chcę nic o nim wiedzieć. Natomiast jest to, znaczy, widziałem bardzo dużo już tam w necie, że Amerykanie chwalą, w ogóle zagranicznie, nie. I że świetna rola tego, tego z Mumii, Jezus Maria, znowu mi wyleciało nazwisko. W każdym razie to u nas wychodzi chyba styczeń, lud, coś takiego, więc jak tylko wyjdzie, to oczywiście będę obejrzeć i ch chętnie, sprawdzę, chętnie sprawdzę, Kiedy pojawiła się twoja większa fascynacja kinem? Nie wiem właśnie, to już nieraz chyba mówiłem, że od zawsze lubiłem kino, od zawsze tam gdzieś z, jak tam coś ten, to z kimś lubiłem się pomądrzyć. Coś w sensie, z kolegą pogadać. Um, Gdzieś wydaje mi się, że tak jak stałem się pełnoletni, powiedzmy, tak mniej więcej w tym okresie, i amerykański YouTube zaczął wtedy tak rozkwitać, naprawdę, że wyszło dużo seriali, ludzi, którzy dzielą się pasją. Tych wszystkich tam, Chrisów, Stackmanów, Jeremy Jansów, inne kanały, Reddit, Media i tego typu. I jak pierwsze oglądanie jakichś takich w ogóle, że ci ludzie, tak jak ja teraz to co robię, nie? że w ogóle ktoś odpala do kamery i mówi na zasadzie, wow, oglądałem film, podobało mi się to, nie podobało tamto, to ja miałem takie, wow, jakie to... i tu, Josie, ja. Ale fajne, no nie? I wtedy zacząłem, to się zaczęło nakręcać. Tak samo jak ja, jak to, że gadam, to wy nie raz piszecie, że no, dzięki temu się zainteresowałem kinem, co jest bardzo miłe dla mnie. Ale to jest takie, no bo to się nakręca po prostu, no nie? Jak zobaczyłem, jak można analizować filmy typu re, re, legendarne recenzje Majka Stoklasy prequeli, nie? I że można w ogóle zrobić półtorej godziny analizę. Wcześniej tego typu rzeczy, tym się kojarzyły z czymś absolutnie nudnym w szkole. Szkoła, szkoła tylko próbowała przez 15 lat, czy ileś tam, zabić moją ciekawość świata i analizowania rzeczy. Robili co mogli. Na każdym kurwa, przedmiocie Że znienawidziłem od polskiego przez matematykę A teraz, a teraz to bym chętnie wrócił Znaczy tam bym nie wrócił, ale Codziennie sam się uczę no, w zasadzie. I, i, I analizuję, i mnie to bawi I fascynuje i tak dalej A robili kurwa co mogli w tej całej szkole na, na poniedziałek rozprawka O tym bohaterze z tej lektury A inaczej pała I takie wyobraźcie sobie, że ja tak gadał o filmach a przecież jeśli wszyscy kochamy kino i bym powiedział, na poniedziałek oglądaliśmy razem, nie wiem, kurwa, Czas Apokalipsy i na poniedziałek analiza czegoś tam, jakie zdjęcia, czym się charakteryzowały zdjęcia Vittorio Storaro, jakie macie opinie, wymienimy się zdaniem, powiedzcie, która scena wam się najbardziej podobała. Czaliście różnica, Jakby wyglądał inaczej język polski, jakby ludzie nie, nie mówili A co chodziło? Ja skambi siadaj! Jak zrobić z czegoś fascynującego, czyli uczenia nas o otaczającej rzeczywistości coś, co jest przymusowym, nudnym, zniechęcającym, po prostu czymś odwrotnym od tego, czym powinno być. No, to jest moja odpowiedź na pytanie, kiedy pojawiła się moja fascynacja kinem. Dziękuję, dobranoc. Primal Elf jak najbardziej ostatnio aktywny w komentarzach pisze No time to die! I to był mój pierwszy błąd, na którym byłem w kinie. No i tak, generalnie podobał Ci się po prostu błąd i jesteś zaskoczony. No, ej, no, ja się nie dziwię. No, w sensie, ja wolę Skyfall od niego na pewno i Casino Royal, ale... To jest, bo to jest właśnie solidne, taki blockbuster, kina akcji, tego, taki coś jak Te Mission Impossible i tak dalej, gdzie naprawdę może być fajnie. to jeśli on nie jest idealny, ma problemy, naprawdę warto obejrzeć na dużym ekranie, nie? A ten akurat ci poszedł bardziej czemu nie. Pytanko, tak się zastanawiałem po ostatnim przeglądzie zwiastunów, gdzie omawiałem The Last of Us serialowe. Chłopie, nie zastanawiałeś się nad oddzielnym kanałem, gdzie recenzujesz gry. Nie. Eee, nie, w sensie, znaczy oddzielnym kanałem to na pewno nie A jeśli miałbym tak, że, nie wiem, zagrałem w grę Tak jak gadałem o cyberpunku i w końcu nie zrobiłem To bym tu wrzucił raz na rok recenzję Jak już, nie, no bo tak Czemu nie, oddzielny kanał od razu To musiałbym regularnie robić, ale przede wszystkim To ja w ogóle nie gram w gry eee, No grałem Ostatnie fabularne gry to Wiedźmin 3 Jak wyszedł w tam 13, 15, nie wiem, którymś nawet w dodatki jeszcze nie grałem, nie? Także i się zbieram. No Ale robię się już starym boomerem, nie? E, I cy Cyberpunk, tak? To przyszedłem. E, I tyle. I tak to grałem, mówiłem, we sport. Grałem w Lola, w CSa e, i szachy. Ale no nawet dla CS-a to tam to już nawet nie gram, nie? I w sensie w, LOLa, w cs to już od lat, a w Lola to tak mam takie epizody, że tam w roku się obudzę, trzy miesiące pogram, ale, ale ostatnio to już nawet tak. Nawet nie mam ochoty. W takim sensie, nie, może już stary, robię czasu, nie mam, poświęcam się. kinu. <laughs> to brzmi. Nie, no ale... Znaczy, Dlaczego... A co do tego, czy, 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 czy bym, bo tam widziałem, wcześniej też ktoś pytał, czy to byś dał radę, czy ten, ten, takie, no kurwa, no, bym gadał tak samo jak o filmach, tylko o grze. Widziałem dużo recenzji gier na zagranicznym szczególnie YouTubie, eee, śledzę Angry Joe od czasów, jak jeszcze nie recenzował filmów, więc tam mniej więcej wiem, no, to, zresztą na poziomie takiego amatorskiego, że sobie pogadamy, no to myślę, że myślę, że dałbym radę, ale, ale nie gram w gry. <laughs> to jest dobre, nie? Sroka pisze Blade Runner, no to powtarza nam się, po obejrzeniu, ten nowy w sensie Blade Runner, po Ziemi pierwowozoru parę lat temu, filmie nie kupił, nowa odsłona, nową słonę odradzali mi znajomi, mówiąc, że jest przedłużona i nudna. No, a widzicie, kurwa, podmieniajcie znajomych. Ale ja w końcu się za to zabrałem, to szczerze mówiąc, cieszę się, że obejrzałem to tak późno, bo mogłem o wiele bardziej docenić to dzieło. A, to widzisz, to jest, podoba mi się taki wiesz, szklanka do pełna, pozytywy i tak dalej. No, coś w tym jest, coś w tym jest. I yy, ja też mam takie podejście do wielu filmów tych starych, gdzie czasem, jak myślę o jakimś, wiecie, że mam do nabienia jakieś klasyki, jakieś naprawdę. Najbardziej klasycznych z klasycznych reżyserów, to sobie myślę: dobra, poczekaj jeszcze ze dwa lata, będziesz więcej wiedział, więcej zrozumiesz, nie? Ehm, pytanie: Masz jakiś kanał na YouTube, który tłumaczy i pozwala lepiej zrozumieć strukturę filmów, serialów, który omawia, jak są budowane sceny, tak żeby można było wszystko zrozumieć, jak wygląda podwórka tworzenie kina? Ehm. Znaczy, jest taki kanałów mnóstwo. Ja robiłem w ogóle filmik kiedyś e, z rok temu. Jakie kanały lubię oglądać, recenzujące filmy. Tam nie było tych takich typowo właśnie analizujących, bo te recenzujące też pomagają, no bo to tak jak, jak, jak gadam, to też o tym wspominam, nie. Ale no jest, jest dużo takich kanałów gdzieś, te, takich właśnie bardziej esejowych i ten, ale to teraz tak z głowy to, to takie począwszy nad Every Frame A Painting, czy, czy jakimś tam e, Nerdwriterem, czy coś, no. E, e, ten. E, nie mam teraz w głowie, no ale jest mnóstwo, 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 mnóstwo. Można zrobić filmik po prostu kiedyś o tym, nie? Jeśli chcecie, taki. Jakie kanały polecam? Takie bardziej od strony, eseje filmowe, analizy i tak dalej. Jest mnóstwo tego na YouTubie i polecam. Polecam w ogóle szukać. Na zasadzie cokolwiek w piłce. Bo oficer kinematografii, czyli wiecie, zdjęcia, nie? I, i, i już. W cinema, cinematografii, esej albo how to, albo cokolwiek tego typu i wam wyskoczy mnóstwo kanałów. Także no, szukajcie. Hejtereku. <laughs> A hejterek po prostu. E, film. <laughs> Film, który mnie pozytywnie zaskoczył, to The Tree of Life. sam Malik Na filmie ma ocenę 5,8. No, Ten Malik jest specyficzny. Dla mnie jest dziełem Emocje, namacalność każdej sceny, reżyseria, jak i przesłanie tego filmu to powody, dlaczego go uwielbiam. Ogólnie mam wrażenie, że Malik jest niedocenionym geniuszem. No, jest na pewno specyficznym reżyserem, także jakby, no tak, niedoceniony geniusz, to ja myślę, że to jest uczciwe, no bo po prostu jeśli podchodzić jego styl, to to jest charakterystyczny i taki, e, ja do wielu osób przemawia, ja już dawno nie oglądałem ni teresa Malika, więc by nie rzucę tutaj swojego czy e, wiecie, co, co, co o nim sądzę, bo mam wspomn... naprawdę, no to, kurwa, dawno nie oglądałem Malika po prostu, nic, więc nie mam na świeżo. Pytanie do Ciebie, w jakim okresie powstawały Twoje zdaniem najlepsze filmy, czy może kiedyś na przykład Byku może przez RZ, to... Słuchajcie, musimy popracować. Musi, musimy popracować. tutaj nad... Nie, że to ja też ciągle mylę. Chociaż ja głównie się mylę, tak. Kiedyś na przykład lata 70, czy wolisz lata 2000-2010? Dzięki, że jesteś fanem kanału. Też pozdrawiam. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. To jest zawsze taka rozkmina typu... Wiesz, na przykład teraz powstaje mnóstwo zajebistych filmów i ogólnie więcej kina i kina z różnych krajów i tak dalej, wiecie no. Więc mógł, można powiedzieć, że teraz są najlepsze czasy dla kina, nie? W takim sensie, że jest dużo wyboru, artystyczne, takie blockbustery, takie jest po prostu dużo wszystkiego, tylko trzeba dużo odsiewać, nie? Jeśli chcecie obejrzeć 10 zajebistych filmów, musicie przebrnąć przez 200, nie? Eee, natomiast no, nie wiem, no jak ktoś kocha złotą erę Hollywood, to ci lata 30 czy 40, nie? Ale ja myślę, że gdzieś te lata 60., 70., nie? Bo 50. już wprowadzały, już powojennych było dużo nurtów i tak dalej, ale gdzieś te lata 60. i 70. to są lata ludzi, którzy wychowali się na klasykach kina i stwierdzili, że to unowocześnią, nie? Oglądali tego tam Forda i innych tam Orsonów, Wellsów i już Kurosawę i tak dalej, i stwierdzili, że zrobią to, ale inaczej, A weszła francuska nowa fala, weszły jakieś różne nurty. W różnych krajach trochę taki, taka, taka wolność w kinie powstała. I gdzieś te lata 60. i 70. dają nam duże zróżnicowanie w kinie, i, i artystów, i ten, i masz jakiegoś. David Alina, który robi wielkie, wielkie kino epickie i masz kogoś, kto robi jakiś tam na no, zasadzie właśnie ta francuska nowa fala, ten Jean-Luc Godard czy inny i tam chodzi za bohaterami z kamerą, nie? I tnie se jak se chce. Takie, jest takie zróżnicowanie duże, nie? No, lata 80. i też 90. dały dużo takich bardziej klasyków, wiecie, jakichś tam Predatorów, Terminatorów, obcych, takich jakichś tam Ghostbusters, Skwizne Wojny, tak? Takie bardziej takie już kino rozrywkowe, więcej kino takiego stricte rozrywkowego, które poszło do przodu, więc no tego też i pytanie, no co wolisz, nie? Czy wolisz ten taki klasyk lat 60 tak wiecie, jakiś dobry, zły i brzydki, czy wolisz Ghostbusters, nie? Ka każda epoka ma swoje plusy, no po prostu, tak? Także ciężko, ciężko powiedzieć. <grych> nie wiem. <grych> A16 pisze, myślę, że był to film Batman, gdyż nie sądziłem, a wręcz wątpiłem, że Pattinson będzie tak dobrym Batmanem, a teraz to mój ulubiony film. Eee, pff, haha, chyba nie oglądasz kanału, co? Albo przynajmniej od niedawna no co, no Pattinson jest zajebistym aktorem i <laughs> poza tymi rolami w Zmierzchu, z których pewnie kojarzyłeś czy kojarzyłaś, nieważne um, no to nie wiem, no jest zajebistym aktorem, ja się spodziewałem, mówiłem od początku, że będzie zajebisty, więc hej, trzeba posłuchać <laughs> pytanie czy w dzisiejszych czasach łapówkarstwa, niedoceniania filmów i ogólnej miernoty wielu krytyków nadal ufasz na przykład takiemu Rotten Tomatoes czy IMDB e... Po pierwsze, nie wiem o jakim łapówkarstwie mówisz, chyba że masz jakiś przykład. Jakiś artykuł, jak ktoś wpadł na tym, że komuś dawali łapówkę. Ja się śmieję, po prostu to nie są czasy łapówkarstwa, wręcz bym powiedział odwrotnie, jest najmniej łapówkarstwa w dzisiejszym świecie niż było kiedykolwiek w historii ludzkości, bo, e, bo po prostu bardzo łatwo, jak wyciekną jakieś maile czy coś, bardzo łatwo wiecie, żeby to wyciekło, więc bardzo ciężko pod stołem nie ma już pod stołem, bo wszystko się dzieje wirtualnie. Nie mówię, że nikt nie jest skupiony, nie mówię, że tam ręki ręki nie myje, nie, nie mówię, ale... Jak czytam takie coś, to jest takie co drugi krytyk filmowy, do tego kurwa czeka. Ma taką tutaj ster i jest doktor Koperta i tu wchodzą Koperty. Takie, no nie. E, niedoceniania filmów i ogólnej miernoty wielu krytyków. No ale to znowu, kogoś konkretnego masz na myśli, czy po prostu e, nie wiem, tobie się podobał Black Adam, a i mnie, i więc stwierdziłeś no doceniają, bo to jest wszystko subiektywne. I tutaj, tu dochodzimy do głównego punktu, że po tym zdaniu widzę, że nie rozumiesz czym jest Rotten Tomatoes, więc mu nie ufasz. Natomiast <słuchaj> Rotten Tomatoes E, notabene, Rotten Tomato średnio od krytyków to jest jedyna rzecz, jaką się sugeruje. Jedyna. Trochę na jeszcze na Letterboxie się patrzę, nie? Ale, no, ale to też tam ten. E, na IMDb czy Film to w ogóle nie ma co patrzeć. to, to Tamto oceny to w ogóle, czy coś ma 6 czy 7, to tam. No, to absolutnie to tam na zasadzie Transformersy Michaela Baya będą miały 7, a jakiś art film 6,5. W ogóle nie ma, absolutnie to nie ma dla mnie znaczenia. Notabene, na Rotten Tomato, procenty też mają małe znaczenie. Dają, og no, dają og ogólny pogląd. No, jak coś ma 98, a coś ma 2, no to okej, okay, ale w przedziale 40-70 to jest trochę takie. Możemy mówić o filmie 5 na 10 któremu dano pozytywną, a możemy mówić o filmie 8 na 10 któremu dano pozytywną, ale tam część się nie podobał, więc procenty są jakieś, nie? E, bo jest kontrowersyjne czy coś. E, także liczy się dla mnie tyle. Jedna rzecz, jaką biorę pod uwagę i jak najbardziej jej ufam, to jest średnia od krytyków na Rotten Tomatoes. Jak tych krytyków jest dużo, oczywiście, i to jest siła Rotten Tomatos. No film web też to wreszcie w prowadził, co od lat, nie wiem czemu wcześniej tego nie zrobili, ale na filmowie zazwyczaj macie krytyków pięciu czy siedmiu, więc tam ta średnia od nich to jest też takie, to, tam, to miałoby sens jakby zaprosili wszystkich łącznie takim gamoniem jak ja nawet, bo dosłownie lepiej mieć średnie od no-name'ów jak ja i wszystkich innych polskich prawdziwych krytyków tam z gazet, co pokończyli studia, lepiej mieć po prostu więcej osób, no ale to już jest inna sprawa, no nie? Niech sobie robią co chcą, bo dla, dla mnie to jest żałosne, że wchodzisz na film i masz średnia od 7 krytyków, a najbardziej najpopularniejszy film w roku od 20, Takie, ale żeście kurwa rubryczkę dla krytyków zrobili, 20, Też mi średnia, nie? <śleszORZUŁy forceszorzamy> no dobra, mniejsza. Jeśli chodzi o Roten, to jest tylko kurwa średnia. I ona, to, to, to nie ma jej ufać czy nie ufać, to nie ma tak, że oni nie doceniają czy coś, po prostu to są opinie tych ludzi. I no chyba, że wszyscy są przekupieni, no ale ja powtarzam, nie są. Eee, I to nie jest tak, że oni, nie wiem, nie doceniają filmów, po prostu oceniają tak, jak. Oni oceniają to, że ty masz inne zdanie, to nie znaczy, że ty się mylisz lub oni się mylą. To nie znaczy, że ty przeceniasz albo oni nie doceniają, tak? Co najwyżej można się odnieść, ja bardzo często robię w recenzjach, że właśnie odnoszę się do średniej. Jeśli średnia jest około 8, czyli tak jest wysoko, a ja film oglądałem teraz, nie wiem, tych, tych ci fabelmanowie, czy ci Spielberga, i dla mnie to jest taki film na 5, no to ja się odnoszę, ej. Średnia jest wysoka, sprawdźcie sami, bo jest statystycznie szansa, że Wam się spodoba bardziej. Widocznie mi nie podpasowało z jakichś tam względów, które staram się powiedzieć, tak, uargumentować. Sam przed sobą zresztą staram się, dlaczego mi się nie podobało. Tak. Oglądam, czemu mi się to nie podoba, to tym polega ta zabawa. Nie? Eee, i, ale to nie jest tak, że nie wiem, uważam, że ten, znaczy, w, moimi oczami jest przeceniony, no, bo ja się nie zgadzam z tą, z tą średnią. Ale to nie jest tak, że o kurwa, ale chujowi krytycy. No nie, po prostu ten film mi się podobał nie. <grywia> to jest takie, to samo jakbyśmy gadali nie o filmach, tylko o jedzeniu. I na zasadzie jakbyś miał jakiś jakieś rotten tomatoes dla restauracji. Czy jakieś tam oceny Google czy coś do no, tego typu restauracji. No to, czy, czy te oceny są, no to jest tylko średnia. No to, że, to, że tam komuś smakowało to sushi, no nie znaczy, że tobie będzie smakować. No nie? No ale jeśli średnia jest raczej wysoka, to raczej idziesz do dobrej knajpy. No takie, nie wiem, gdybym... Był Michałem, nie youtuberem, tylko że zwykłym człowiekiem, który chce iść do kina i próbuje wybrać film i nie ma pewności. I powiedzmy, że nie oglądam youtuberów takich, jak, jak ja oglądam, bo oglądam dużo, to bym wchodził na ten Tomatoes i patrzył na średnią od krytyków. I na tej podstawie mówił, o dobra, na to idziemy do kina, bo średnia jest, nie wiem, jak jest powyżej 7 to jest już dobry film zazwyczaj, nie? A powyżej pięciu nawet można, No tam 55 to jest tak i w dół to jest tak, Nieh. Dobra, moi drodzy, bo tutaj już znowu godzina wychodzi, więc będę, będę kończył. Rozgadałem się znowu dygresja na dygresji. Flux albo Flux albo Flux? Nie wiem. Pisze, zazwyczaj działa to w drugą stronę, ale po filmie Pearl spodziewałem się taniego horroru klasy B, a okazał się bardziej ambitny i oryginalny. Został mi w głowie na długo i myślę, że jest jeden z lepszych filmów, jakie obejrzałem w tym roku. tym drugim. Spoko. Czemu nie? No, mi się aż tak nie podobało, ale był na wielu listach, wielu, wielu osobom wchodził na usta, i chodzi o właśnie: O, wow, ale tu fajny, tu kino, takie tu dzieje się w przeszłości, a ten, a tu miks gatunkowy, jakaś zabawa, konwencją. Także spoko, dobra rola Migów, jak najbardziej. Jak mogę podnieść swoją wiedzę w zakresie aktorstwa? Chodzi mi do, o dokładnie umiejętności oceny poziomu grania danego aktora. Aktorki, nie miałem tak, nie miałem, nieraz miałem taką sytuację, że aktor zbierał świetne recenzje w jakimś filmie, a ja nie dostrzegałem tego kunsztu. No, Trudne pytanie, ale ciekawe pytanie, bo ja sam sobie zadaję tego typu pytania. Ja, ja często też tak oceniam i tak, czy ten Timothy Chalamet, to mi się podoba jak aktor, czy nie? Czy on tu dobrze grał, czy ja w ogóle myślałem w trakcie filmu, że on gra, <grym> wiecie, nie? I mam wrażenie, że z aktorstwem to jest troszeczkę jak, z, to po pierwsze zależy od w ogóle od gatunku filmu i tak dalej, ale to jest troszeczkę jak z jakimś, jak z montażem na przykład, nie? To znaczy widzisz, że coś jest nie tak, jak z dolą, a jak nie z dolą, to nie widzisz. Eee, natomiast ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, to na pewno jest też kwestia językowa, bo nie wiem, czy na przykład oglądasz w oryginale filmy, znasz angielski i słuchasz. To dużo zmienia. Jak byłem młodszy i oglądałem tam z lektorem w telewizji, bo tak leciało, ale nawet z napisami, bo jeszcze nie rozumiałem, no to zupełnie inaczej jest, jak ktoś tam mówi na zasadzie, wiecie, mówi języku, którego nie znacie. A co innego, jak dosłownie wiecie, co mówi, i każde słowo jest połączone, no jak to człowiek, nie? Że rozumiecie jego emocje i to, co gada, no nie? Także mam wrażenie, że w tamtych czasach bardziej mi się podobali, ja coś wiecie, tam Jim Carrey czy, nie wiem, Schwarzenegger, jakieś takie charakterystyczne osoby, a niekoniecznie ci, co dobrze grają, nie? Nie mówię, że oni źle grają, to jest inna rozmowa, chodzi mi o przykład, nie? I na przykład oglądałem sobie po raz enty Helikopter w ogniu parę dni temu. Jest w końcówce scena jak Oscar Isaac, który gra kapitana Stilla, idzie pożegnać tego, znaczy sprawdza, co ze zdrowiem tego jednego z rannych, któremu lekarz mu pokazuje. Kolej już tam ledwo żyje, wykrwawia się i zbijają pionę i na zasadzie tam, no taka scena trochę między ojcem a synem, nie, takim żo po żołniersku I, i, i ten półżywy, blady mówi, że tylko nie wracajcie tam bez mnie, don't go out there without me i ten styl, ten aż, aż mam ciarki jak to, jak sobie przypominam, bo popłakałem się znowu, ja, ja czasem pytacie na jakich filmach płaczę, na Helikopter w ogóle na przykład. Na wojennych, na męskim poświęceniu to mnie... To ja płaczę na tym, nie ma komediach romantycznych. I, I ten kapitan Steel, ten Oscar Isaac, wiecie, ten co grał Malfoya starego, nie? Który tam gra tego amerykańskiego motherfucker, takiego totalnie takiego złośliwego, ich przełożonego porucznika, który w rzeczywistości o nich dba, patrzy na ich jak na synów, na tych, na tych rangersów młodych. I jak słyszy to, że tamten umierając, praktycznie, ale nie, nie idźcie beze mnie... I Oscar Isaac robi takie... Nie, nie, nie chce dać po sobie poznać, że, że jest mu smutno czy coś. I jak to słyszę, to ma takie... I ja tego nie zagram teraz. Bo nie jestem dobrym aktorem. Ale po prostu taki moment, jak wiecie, że tam... Aż, spoi... aż cofnąłem tę scenę ze dwa razy sobie. Jak tam żuchwa, tak tam mięśniami coś tu zagrał. Zagrał emocje. Po prostu zagra... zagrał tak jakby... Cz... Zagrał. To jest właśnie, obejrzy tą scenę i tak... To jest kurwa aktor, nie? I pewnie kiedyś bym tego z lektorem coś w ogóle nie zauważył. Zobaczyłbym, że robi minę. A teraz, teraz na to zwróciłem uwagę. Ale to... Ty, nie mam odpowiedzi na twoje pytanie tak naprawdę. Nie, to jest takie jakieś, po prostu, nie wiem, czasem zwrócisz uwagę, czasem nie. No, to jest może też kwestia jakiegoś takiego aktywnego myślenia, jak on gra. Oglądałeś tysiąc razy jakiś, nie wiem, film, który lubisz. Zwróć uwagę na aktora, jak on gada, co, czy, czy on kreuje tam postać, ale wydaje mi się, że też zawsze to jest jakaś kwestia też subiektywnego takiego... Że mogą powiedzieć, że świetnie grała, Ty obejrzyjcie powiedzieć, szczególnie to jest takie kontrowersyjne przy rolach typu Elvis, Freddie Mercury, takie, gdzie ktoś gra dużo, bardzo, kogoś naśladuje, to to jest takie. Jak przy każdym z tego typu filmów zobaczycie recenzję, jak przejrzycie Rotten Tomatos nie średnią, tylko przejrzycie 200 osób, co to napisało, to zobaczycie, że 70 napisało Wow, ale performers, ale ten tu, wow, świetnie odzorował, i tak dalej. Kolejne 70 napisało, no rewelacyjnie gra, ale trochę przesadza, to za bardzo przypomina, jakby go naśladował, a nie jakby nim był. Kolejne 70 osób, nie, no totalnie nie pasowało, bo tak przerysowane, że nie kupowałem tej roli. <laughs> tak, tak to wygląda, wiecie, tak, tak to wygląda, więc to wszystko jest kwestia opinii, natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba się temu przyglądać, nie? Trzeba się temu. Yy, no i zresztą jest taki Nerdwritera, fajny esej filmowy o tym, jak Anthony Hopkins gra w Westworld. To se wpisz na przykład, Nerdwriter. Antony Hopkins, Westworld i tam fantastycznie on zanalizował jedną scenę, jaką tam dosłownie, wiesz, na zasadzie słucha kwestii od aktorki i mu tam się mimika zmienia i, i to wyraża więcej niż tysiąc słów, takie no, są takie filmiki właśnie, które mogą też pomóc otworzyć takie myślenie o tym, nie? jak ludzie grają, ale ogólnie to nie wiem. <laughs> Że taki cały ja, będzie pił, pi przez godzinę i w sumie to nie wiem. Nie wiem, ale też próbuję, też próbuję to zrozumieć, też próbuję się na tym też próbuje być w tym lepszy. Ja jako Michał, youtuber gadający o filmach, to wszystkie tego typu rzeczy też na co dzień się zastanawiam. Jak to zrobić, żeby lepiej łapać? Co to znaczy, że ktoś jest dobrym aktorem? Czy grał dużo? Czy grał mało? Czy, czy ktoś w ogóle grał? A jak się ma do tego jeszcze kwestia, co mnie ciągle zastanawia, że ktoś na przykład gra tylko tego, podobne role. I z jednej strony tak, możecie powiedzieć, że no co, no to, że to jest dobry casting. No się pasował do tych ról, nie? Czemu nie? Ale z drugiej strony, czy on jest wszechstronnym aktorem, skoro gra cały czas to samo? A jeśli nawet jest nie Nawet jeśli umie grać kurwa tylko, jestem Clint Eastwood i jestem policjantem. Jestem kimś tam, nie? Nawet jeśli umie tylko jedną rzecz zagrać. Czy to znaczy, że jest zły? Czy to znaczy, że źle gra? Bo gra siebie? Takie, nie? Z drugiej strony... Kończąc to, zawsze dlatego doceniam takich kameleonów, typu Gary Oldman czy Daniel Day Lewis, że oglądasz trzy filmy i jak ci nie powiedzą, to nawet nie będziesz wiedział, że to jest ten sam człowiek, bo gra w ogóle, nawet nie to, że gada z innym akcentem, on gra innego człowieka. On po prostu jest innym człowiekiem w tym filmie. To mnie, Jara, bo to jest ewidentna umiejętność. Może to powinna być odpowiedź, że powinniśmy studiować takich ludzi jak Daniel Day Lewis i na zasadzie aha, to jest aktorstwo, <laughs> nie? To w zasadzie takiego kontrastu. A z drugiej strony włączyć coś beznadziejnego, jakąś, nie wiem, trudne sprawy i tak, A, to jest kijowe. Wydaje mi się, że uczenie się poprzez kontrasty i porównania na zasadzie od spektrum dobrego do złego, to pozwala nam rozszerzyć to spektrum w naszej głowie, nie? Więc może to jest metoda. Dobra, kończę to pieprzenie. Jeśli ktoś tu dotrwał, stawcie łapkę w górę. <laughs> Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.